Witam w dzisiejszym odcinku CSGO Skins. Niestety, mam przykrą informację. Mój trade link na razie jest zablokowany. Nie mogę wysyłać ofert, nie mogę przyjmować ofert, ponieważ zmieniałem Steam Guarda ze starego telefonu na nowy telefon. Możecie mi dać znać, ile to będzie trwało. Kontaktowałem się z jakimś widzem i mówi, że od tygodnia do dwóch. Więc w każdym bądź razie niedługo powinienem mógł wysyłać, widzicie? Niby jest wysyłanie, ale finalnie się to nie odbiera. No i tyle. Muszę czekać, ale nie będziecie poszkodowani. Zostawiajcie komentarzyki, ja potem wypłacę masę jakichś skinów i będę je systematycznie rozdawał za te zaległe odcinki. Także musicie to przeczekać. Zostawcie komentarzyk, oczywiście pamiętajcie z kodem Zony właśnie w tym miejscu. 10% bonusu do doładowania i 2-10 na start, jeśli jesteście nowymi tutaj użytkownikami. Jeśli się zdecydujecie na użycie mojego kodu, no to kurwa dam wam dupy i będzie mi po prostu bardzo, bardzo miło. Może sobie wszedł, a nie, bo ja też nie mam takiego salda. Dobra, zrobimy nową bitewkę, coś tu sobie zajebiemy. Ten case'ik mi się trochę spodobał, ten Anarchy case. Jest on całkiem dobry, bo go kręciłem sobie niedawno i zrobimy sobie jeszcze All Starsa, naklejeczki, bo to też jest spoko, a może nie tyle? Niech będzie tak i nie czekamy na nikogo, tylko bierzemy tutaj jakiegoś bota, frajerka Rosso, niech będzie. Także ostatnio dużo, dużo, kurczę, nieciekawych rzeczy się stało. Właśnie zablokowali mi tego ten klucz i w ogóle kurwa już miałem zawał, totalny, serce mi prawie kurwa stanęło, musicie mi w to uwierzyć. Nie mogłem w ogóle zmienić Steam Guarda na nowy telefon takiej paki, że przychodził mi kod SMS, który mam wpisać i kurwa on był niepoprawny, ale na szczęście na Twitterze jeden użytkownik napisał, że trzeba zaktualizować aplikację Steama. I po zaktualizowaniu faktycznie ten kod zaczął działać, więc jeśli ktoś ma taki sam problem, albo miał, no to właśnie takie jest rozwiązanie. Zaktualizuj tą aplikację pierdoloną. Także już myślałem, że wszystkie skiny przepadły, w sensie nie przepadły, bo bym dalej mógł sobie grać na tym koncie, no ale co to za konto, gdzie nie można się kurwa tradeować i pozyskiwać kurczę nowych skinów. Także było ciężko przez chwilę w mojej głowie, w moim serduszku, ale na szczęście jest wszystko już ogarnięte. Także git i git pierwsza bitewka, bo widzę, że też tutaj wcipę dajemy Rossiemu i raczej będzie wygrana z jakimś proficikiem. Tak, kopiowa naklejka, ale to już nas nie interesuje. Dobra, spodobało mi się to, jeszcze raz. Prawie kafel profitu, skopiuj bitwę, pyk, niech będzie ten sam bocik. Niech będzie ten sam bocik. Los. A wczoraj, chuj, przykra sytuacja, jak ktoś mnie śledzi na jakichś social mediach, to może będzie wiedział, może nie. Zajebali mi kurwy rower. Słuchajcie tego, no. Kupiłem na początku kwietnia rower. Nawet nie, jakoś pierwszy tydzień kwietnia. Nawet jeszcze miesiąc nie minął, od kiedy posiadam rower. Na początku zajebali mi lampkę. Nie wiem gdzie, raczej w biały dzień gdzieś, bo na noc zawsze zostawiałem rower kurwa w chacie. I wyobraźcie sobie to, że skurwysyny pierdolone wczoraj zajebały mi rower. Byłem z moją ukochaną na nocnym właśnie, nocnym maratonie. Jeździliśmy sobie po Wrocławiu i już byliśmy tak zmęczeni, była to trzecia w nocy, że ja po prostu wniosłem, zawsze wnosiłem swój rower na górę, a zawsze wnosiłem swój rower na górę, a właśnie moja dziewczyna stawiała go na dole i nikt go kurwa nie ruszał. Ja zostawiłem pierwszy raz na noc rower na dole. Rano idziemy do Żabki, rozcięte kurwa, rozcięte jest zapięcie i nie ma, o czekaj, bo to ważna jest skrzynka. Kurwa jebana, no. Ajajajajaj. Dobra, ale jeszcze kurwa raz to zrobimy. I co? I nie ma tylko mojego roweru. Nie ma kurwa tylko mojego roweru. Rozumiecie to? A drugi stoi bez zapięcia. Sobie stoi.
Nie rozumiem w ogóle czegoś takiego. I kurwa, moja teoria jest taka, że ktoś po złości zajebał ten rower, bo ludzie wiedzą, gdzie ja mieszkam, tutaj w okolicy. Widać też ten rower na balkonie, bo ja tak mieszkam przy głównej ulicy osiedla. No nie wiem, dziwna sytuacja. Jak już kurwa kraść, no to dwa. No co, na jednym jedziesz, a drugi prowadzisz ręką, chyba że jesteś kurwa jakiś pierdolnięty. No nic. Jest przykro mi, oczywiście. Nie chodzi o sam fakt, bo to rower też nie był jakiś nie wiadomo jaki. Ale sam fakt taki, kurwa, że ktoś napierdala coś, co było twoje. I też jakieś mieliśmy plany, żeby sobie pojeździć i tak dalej, więc zabrał mi możliwość jakby spędzania wolnego czasu w sobie bardzo. Chujowe zachowanie, mam nadzieję, że rozprują ci w dupę, kurwa, w więzieniu, że cię, kurwa, krew zaleje tam w anus. No i tego ci życzę oczywiście. Kurwa, jebać cię do spodu, kurewko, no, co tu więcej mogę powiedzieć? Tak, właśnie tak. Słaba akcja. Szkoda, że się tak dzieje. Nie miałem roweru swojego od komunii. Kurwa jebana. Dobra, do trzech razy sztuka. Ale to dajmy teraz na trzy osoby. Czuję, że to będzie kurwa teraz krótka. Nie miałem swojego roweru od komunii. To był kolejny rower, który kurwa sobie kupiłem po iluś tam nastu latach. I taka rzecz w pierwszy miesiąc. No cóż. Następny kurwa rower. Następny rower. Tam będzie wsadzony GPS, wiercony kurwa w ramę. I ja go specjalnie będę zostawiał na dole. Jak zobaczę kurwa, gdzie go ktoś potem zajebał, to pojadę tam kurwo i och, na live'ie cię zmasakruję. Albo vloga z tego nakręcę. Złodzieje pierdolone i jebane kurwa w dupę. Dobra, ale to teraz, ojejku, jeszcze drewka jest przegrywana, no. Nieszczęście, kurwa, goni nieszczęście. Szkoda, naprawdę szkoda. Podejrzana sytuacja. Podejrzana, kurwa, sytuacja. Nie no, trzeba zrobić wielką odkutkę na 4 albo wielki bankrut, bo to jest po prostu, wykracza już za wszelkie normy. Nie podoba mi się to, jak to wygląda. To jest już nie do odbicia. Nie wiem, jaka tu naklejka by musiała polecieć. Jakiś kurwa Titan papierowy. Coś kurwa innego. Ale to jest rzadko spotykane. Dwa razy miałem naklejkę taką powyżej kurwa 2K z Katowic 24. Nie był to Titan. A czerwona drużyna nazwy. Ale tak to było. Dobra. Wóz albo przewóz. Kurwa. Wóz albo przewóz. Który to był case? Anarchia. 14 anarchii na 4 osoby. Nie interesuje mnie to. Przebieg tej bitwy. Pierdolę już wszystko. Naprawdę to pierdolę. Adrian, kurwa. Okej. No. Także niestety jest jak jest. Pierdolić złodziei. Ale ja wierzę, że karma wraca. Ja wierzę, że karma wraca. I wierzę, że tak też będzie w tym przypadku. Niejednokrotnie się to powtórzyło, znaczy sprawdziło w moim życiu. Ja w to wierzę. Akurat w to wierzę. W Boga nie wierzę, wierzę w siebie. I w to, kurwa, że właśnie karma wraca do skurwysynów. Pierdolę was i będę was, kurwa, jechał do spodu. Jak taka sytuacja się powtórzy. 820, no jest jeszcze to do dogonienia. Próbujemy tutaj. 57. A ten Road Rush USP, jak jest w Factory New, to on jest kurwa całkiem drogi, bo tu jest 3 złotówy. O, coś takiego. Średnio tu widzę odkutkę. Electric Hive. To muzoleum takie, no myślałem, że troszeczkę to jest lepszy skinek, w sensie jeśli chodzi o wartość. Pizda, no jest pizda. Może mogłem na underdogu, patrzcie, na underdogu bym tu rozgromił kurwa banki, byśmy wrócili do kapitału startowego, ale niestety teraz jestem dawcą kapitału. Ajajaj, i po tym co tu wypada, to już chyba nie mogę liczyć na nic.
Mięso. O, rękawice, ale to nic nie zmienia. Trudno. Trudno. W każdym bądź razie przypominam wam, że z kodem Zony macie 2 złote 10 groszy na start. 10% bonusu do waszego doładowania. Pamiętajcie o tym. Uj w dupę złodziejom i widzimy się w następnym odcinku. Siemano.